Dzieło Chrystusa w liturgii. Chrystus uwielbiony. Chrystus, siedząc po prawicy Ojca i rozlewając Ducha Świętego na swoje ciało, którym jest Kościół, działa obecnie przez sakramenty ustanowione przez Niego w celu przekazywania łaski. Sakramenty są widzialnymi znakami, słowa i czynności, zrozumiałymi dla człowieka. Urzeczywistniają one skutecznie łaskę, którą oznaczają za pośrednictwem działania Chrystusa i przez moc Ducha Świętego. Chrystus oznacza i urzeczywistnia w liturgii Kościoła przede wszystkim swoje misterium paschalne. W czasie ziemskiego życia Jezus zapowiadał misterium paschalne w swoim nauczaniu i uprzedzał je przez swoje czyny. Gdy nadchodzi Jego godzina, przeżywa jedyne wydarzenie w historii, które nie przemija. Jezus umiera, zostaje pogrzebany, zmartwychwstaje i zasiada po prawicy Ojca raz na zawsze. Jest to wydarzenie rzeczywiste, które miało miejsce w naszej historii, ale jest ono wyjątkowe, ponieważ wszystkie inne wydarzenia historyczne występują tylko raz i przemijają, znikają w przeszłości. Misterium paschalne Chrystusa przeciwnie, nie może pozostawać jedynie w przeszłości, ponieważ przez swoją śmierć zniweczył on śmierć. A ponadto to, kim jest Chrystus, to, co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, uczestniczy w wieczności Bożej, przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne. Wydarzenie krzyża i zmartwychwstania trwa i pociąga wszystko ku życiu. Jak Ojciec posłał Chrystusa, tak On posłał apostołów, których napełnił Duchem Świętym nie tylko po to, aby głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu zwiastowali, że Syn Boży przez swoją śmierć i zmartwychwstanie uwolnił nas spod władzy szatana i śmierci oraz przeniósł do Królestwa Ojca, lecz również po to, aby to dzieło zbawienia, które głosili, również sprawowali przez ofiary i sakramenty, wokół których skupia się całe życie liturgiczne. W ten sposób Chrystus zmartwychwstały, udzielając apostołom Ducha Świętego, powierza im swoją władzę uświęcania. Stają się oni sakramentalnymi znakami Chrystusa. Mocą tego samego Ducha Świętego powierzają oni tę władzę swoim następcom. Ta sukcesja apostolska tworzy strukturę całego życia liturgicznego Kościoła. Ma ona charakter sakramentalny, przekazywany przez sakrament święceń. Aby urzeczywistnić tak wielkie dzieło, Chrystus jest obecny zawsze w swoim Kościele, zwłaszcza w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze mszy świętej, tak w osobie celebrującego, gdyż ten sam, który kiedyś ofiarował siebie na krzyżu, obecnie ofiarowuje się przez posługę kapłanów, jak zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Jest obecny swoją mocą w sakramentach, także gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim Słowie, bo gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, On sam przemawia. Jest obecny, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. W tak wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie doznają uświęcenia, Chrystus zawsze łączy z sobą swoją umiłowaną oblubienicę Kościół, który wzywa swego Pana i przez Niego oddaje cześć wiecznemu Ojcu. Ziemska liturgia daje nam przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej sprawowanej w świętym mieście Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku. W ziemskiej liturgii ze wszystkimi zastępami niebieskich duchów śpiewamy Panu hymn chwały. Wspominamy ze czcią świętych i spodziewamy się, że Bóg dopuści nas do ich grona. Wyczekujemy Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa, aż się ukaże jako nasze życie i my razem z Nim ukażemy się w chwale. Ostatnio mówiliśmy o tym, że Bóg jest tym, który błogosławi, a dzisiaj przyglądamy się Chrystusowi, temu, który siedzi po prawicy Ojca, temu, który rozlewa Ducha Świętego razem z Ojcem i temu, który ciągle jest obecny. Temu, który ciągle trwa, że wydarzenie Jego krzyża i wydarzenie zmartwychwstania to nie jest coś z przeszłości, chociaż w jakimś sensie też, bo było to wydarzenie historyczne,
punktowe, jest to fakt, który można potwierdzić, ale jest to równocześnie wydarzenie absolutnie wyjątkowe przez to, że ono nie przeminęło, przez to, że jest cały czas aktualizowane, przez to, że cały czas łaska tego wydarzenia na nas spływa. I mnie dzisiaj, czytając ten fragment katechizmu, bardzo porusza, ile razy mówimy o tym, że Chrystus jest obecny. Jest obecny w swoim kościele w czynnościach liturgicznych, jest obecny w osobie kapłana, jest obecny w ofierze mszy świętej, jest obecny we wszystkich swoich sakramentach. I tak pięknie twórcy katechizmu nam mówią, że jest obecny również w swoim słowie, wtedy, kiedy czytamy Pismo Święte. Jest obecny w swoim kościele, kiedy my się modlimy, kiedy śpiewamy psalmy, on jest cały czas pośród nas. I te miejsca, które katechizm wymienia, to nie jest zamknięty katalog. To jest tak naprawdę tylko drobny przykład tego, gdzie Chrystus jest obecny. I może dzisiaj warto, żebyśmy się zastanowili nad tym, gdzie my widzimy Chrystusa w swoim życiu, gdzie są te miejsca, że on jest obecny i możemy o tym mówić głośno, a ponadto, czy nie jest tak, że przegapiamy te momenty, że nie skupiamy się na tym? Wyczekujemy Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa, aż się ukaże jako nasze życie. I my razem z Nim ukażemy się w chwale. Pytanie do nas, czy my naprawdę tego wyczekujemy? I czy wiemy, że On, kiedy się objawia, to On jest naszym życiem. On jest sensem tego życia, wypełnieniem tego życia, całą Jego istotą. I my razem z Nim wtedy będziemy mogli objawić się w chwale nie naszej, nie dzięki naszym zasługom, nie dzięki temu, co zdobyliśmy, ale właśnie dzięki Niemu.